Szczupagą w ręku napadali i rabowali, a dziewki porywali dla okupu bądź rozrywki. Ich ślady wytycza szlak zbójników karpackich. Liczy 4000 kilometrów, przebiega przez 5 krajów. Taką propozycję dla turystów opracował Leszek Młodzianowski. Mieszkaniec Żywca i wielki pasjonat tego, co Janosikowi bliskie. Nasz reporter Ireneusz Kaznocha postanowił sprawdzić, czy faktycznie ta wycieczka po zbóju. Zbójnicki napad na karczmę w Zawoi to nie przypadek. Tu na bursztynowym szlaku zbójowano od dawna. O czym świadczy ta kapliczka? Tutaj w XVII, XVIII wieku zbójnicy się licyli. Jak napadli na karawanę kupiecką, na kasę cesarską, to tutaj w bezpiecznym miejscu mieli swoją kryjówkę. Rabowali dukaty, porywali dziewczęta dla okupu lub rozrywki. Impreza wieczorem, nie było skrytą, no się brało się dziewczynta, się porywało. Ja baba miała ze 6-10 dzieci, no to się zbojowało, wiadomo. A talarów nie było, no to trzeba było jakoś ich zyć. Bywało wesoło, bywało tragicznie. Schwytanych zbójników czekały tortury i okrutna śmierć. Nasze miasto nie było na tyle bogate, żeby mieć swojego kata. Stąd przyjeżdżał on albo z Cieszyna, albo z Oświęcimia. Egzekucji dokonywano przed Zamkiem Żywieckim, na rynku. Pomysłodawcą zbójnickiego szlaku jest Leszek Młodzianowski. Idea zrodziła się podczas oprowadzania turystów po żywieckim zamku. Niech nam pan coś opowie o zbójnikach beskidzkich. No i tutaj było wielkie zaskoczenie ze względu na to, że wiedziałem, że mieliśmy takiego bardzo znanego zbójnika Jerzego Fiedora, zwanego Prośpokiem z Kamesznicy. Powiedziałem co nieco Janosiku. Zbójnicki szlak prowadzi przez Polskę, Czechy, Słowację, Ukrainę i Rumunię. Łączy karpackie krainy honornych górali. Widzieli niesprawiedliwość, widzieli bogatych opływających bogactwa, ale widzieli i nędzę. Sami takimi byli. Na wirtualnym szlaku znajduje się kilkaset miejsc upamiętniających działalność karpackich harnasi. Jeśli uda się szlak oznakować w terenie, to pasjonaci góralskiego folkloru zyskają niezwykłą atrakcję turystyczną na skalę europejską. Ireneusz Kaznocha, Aktualności.